dzisiejszym wydaniu powiemy o remontach wielu oświęcimskich dróg, pokażemy remont zaplecza Oświęcimskiego Centrum Kultury, przyjrzymy się miejskiemu monitoringowi, a także zdradzimy, że na Niwie powstaje McDonald's. Nadamy też komunikat specjalny o ćwiczeniach obrony cywilnej. Zmieniają się oświęcimskie ulice, choć wiąże się to często z niedogodnościami, to już wkrótce kilka ważnych dla komunikacji w mieście miejsc zmieni swój wygląd i zyska na funkcjonalności. Końca dobiega budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Olszewskiego oraz remonty ulic Tysiąclecia i Wysokie Brzegi. Zaczął się natomiast remont ulicy Obozowej, wcześniej wyremontowano ulicę Zwycięstwa i położono nową nawierzchnię na odcinku ulicy Dąbrowskiego. Rada Powiatu Oświęcimskiego, której jestem wiceprzewodniczącym, postawiła przed zarządem powiatu w roku 2013 poważne zadania inwestycyjne, bo to w sumie z jednostkami powiatowymi ponad 30 milionów złotych. Ogromny budżet do realizacji, stąd ogromne wyzwanie. Cieszy nas, że pomaga nam pogoda, a za naszymi plecami jedno z zadań inwestycyjnych, które realizujemy wspólnie z miastem Oświęcim w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego. To jedna z wielu inwestycji drogowych, które rozpoczęliśmy w tym roku w Oświęcimiu. To właśnie pierwszy z etapów modernizacji jednego z głównych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta, czyli ulicy Olszewskiego. Zakończył się pierwszy etap modernizacji połączenia z ulicą Pilata, a dzisiaj zaczynamy od węzłów drogowych, czyli od budowy ronda na ulicy Olszewskiego w połączeniu z ulicą Słowackiego. W kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy realizowali kolejny węzeł drogowy, czyli rondo na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego i Śniadeckiego i samą przebudowę drogi Olszewskiego. Inwestycja, modernizacja ulicy Olszewskiego to jedna z głównych, ale nie można zapomnieć o tych, które już trwają i które są planowane. To przecież remont środkowej części ulicy Tysiąclecia, długo oczekiwana modernizacja ulicy Wysokiej Brzegi, czy wreszcie sprawnie przeprowadzona z miastem realizacja inwestycji w samym centrum miasta, czyli modernizacja ulicy Dąbrowskiego. Myślę, że to jest również dobre miejsce i czas do tego, żeby mieszkańców przeprosić za wszystkie utrudnienia komunikacyjne, które wiążą się z tym ogromem zadań modernizacyjnych i poprosić mieszkańców jeszcze o chwilę cierpliwości. Będziemy się starali jak najszybciej te zadania inwestycyjne kończyć. Miasto Oświęcim wspiera inwestycje powiatowe, dlatego że jest to przede wszystkim w interesie mieszkańców miasta Oświęcim, ale też przecież mieszkańcy miasta Oświęcim są ważną częścią powiatu oświęcimskiego, dlatego też właśnie wspólnie z powiatem oświęcimskim są realizowane te drogi. Miasto Oświęcim dofinansowuje w wysokości 50% realizację tych dróg powiatowych. Te drogi są ważną arterią w wielu częściach miasta. Jak Państwo widzicie, tych dróg realizowanych w tym roku jest kilka. Mam nadzieję, że w kolejnych latach równie przychylny będzie zarząd powiatu i ujmie w kolejnych budżetach właśnie kolejne inwestycje oczekiwane przez mieszkańców Oświęcimia. Ja uważam, że to jest dobrze. To jest bardzo dobrze, że tak robią, bo to się troszeczkę robi porządku. Rozjaśni się skrzyżowanie, bo to było bardzo niebezpiecznie. Dużo było stłuczek jednak tutaj. Miasto ze swej strony wyłożyło na dofinansowanie dróg powiatowych 3,8 miliona złotych. W Oświęcimskim Centrum Kultury zakończył się remont części garderób dla artystów wraz z zapleczem. Od początku powstania obiektu pomieszczenia te nie były remontowane. To już kolejna inwestycja w OCK. W ubiegłym roku obchodząca 50-lecie placówka przeprowadziła remont elewacji budynku. Budynek został efektownie podświetlony. Teraz przyszła kolej na jego zaplecze. Garderoby dla artystów zyskały nowy wygląd, estetyczne kafelki, nowe posadzki oraz drzwi. Całość dopełnia podstawowe umeblowanie. W korytarzach odnowiono ściany i posadzki, wymieniono drzwi. Gruntowny remont przeszły też sanitariaty. Odnowione zostały klatki schodowe na obu kondygnacjach. Instytucja kultury wzbogaciła się też o sprzęt oświetleniowy, nagłaśniający i audiowizualny. Remont zaplecza sceny i zakup wyposażenia technicznego kosztował 230 tysięcy złotych. Inwestycje dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tysięcy złotych.
Sieć oświęcimskiego monitoringu zostanie poszerzona. Kolejnych 18 kamer pojawi się na Starym Mieście. Pod okiem kamery znajdą się Rynek Główny, Plac Kościuszki, Plac Skarbka, Mały Rynek oraz teren przy skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i Górnickiego. Od kilku miesięcy Szklane Oko pilnuje też terenów rekreacyjnych na bulwarach. Policja i Straż Miejska są zgodne. System monitoringu pełni rolę prewencyjną, ale jest też bardzo pomocny w ściganiu sprawców ataków wandalizmu i przemocy, a także przy przygotowaniu materiału dowodowego. Śmiało możemy powiedzieć, że rozmieszczenie monitoringu w różnych miejscach na pewno poprawia tam bezpieczeństwo, ponieważ no, młodzi ludzie, którzy wiedzą, że monitoring znajduje się w tym miejscu, gdzie najczęściej rozrabiali, no, przenoszą się po prostu w inne miejsca i w tym akurat miejscu, gdzie ten monitoring został zamontowany, na pewno poprawia to znacznie. Zarówno i bezpieczeństwo, i akty wandalizmu się już tam tak nie pojawiają. Miasto chce instalować kamery nie tylko w tych miejscach, gdzie jest niebezpiecznie, ale też tam, gdzie niedawno wykonano nowe inwestycje. Tak będzie w przypadku Rynku Głównego, czy w niedługim czasie oddanego do użytku przebudowanego Placu Pokoju. O instalowanie kamer dopominają się sami mieszkańcy. Kilka zostało już zamontowanych na osiedlach Błonie i Zasole w ramach programu Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli. Zmienia się teren przy rondzie na Niwie. Wjeżdżający do miasta od strony Śląska i Krakowa od kilku miesięcy obserwują, jak stare i zaniedbane budynki zamieniły się w plac budowy. Niedawno w tym miejscu rozpoczęła się budowa sklepu sieci Biedronka. Pozostała część działki czeka na działania inwestycyjne McDonald's Polska. Potwierdza to Dominik Szulowski z działu PR McDonald's Polska. Jeszcze w tym roku ma być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Otwarcie restauracji możliwe jest około połowy 2014 roku. Na Niwie powstanie dwukondygnacyjny lokal typu McDrive z dużym parkingiem. Znajdzie w nim zatrudnienie około 50-60 osób. Rekrutacja ruszy w momencie rozpoczęcia budowy, informuje McDonald's Polska. W związku z powiatowym treningiem systemu wykrywania i alarmowania w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 10 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie miasta Oświęcim w celu sprawdzenia ich działania. Sprawdzenie systemu zostanie przeprowadzone przez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych. Ogłoszenie alarmu, ćwiczebny, sygnał akustyczny modulowany, dźwięk syren w okresie 3 minut oraz po upływie 1 godziny od zakończenia sygnału odwołanie alarmu, ćwiczebny, sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.